Widzowie, mam dla was smutną wiadomość. Od jakiegoś czasu mówię wam o tym, że zbliżają się matury i że zaczynam pisać i tak się składa, że to już jutro. Już jutro o godzinie 9 rozpocznę pisanie języka polskiego. Następnego dnia matematyka, trzeciego dnia angielski i w przyszłym tygodniu rozszerzenie z angielskiego, ale to już jest jakby, tego nie trzeba nawet zdać, więc jakby to mnie za bardzo nie obchodzi. Są niestety konsekwencje tego, widzowie. Jako, że chciałbym przez te 3 dni mieć taki totalny spokój w głowie i nie musieć się przejmować YouTube'em, robieniem filmów i innych takich rzeczy, postanowiłem, że przez 3 dni nie wrzucę filmu z Minecrafta. Za to mam inny pomysł, który myślę, że będzie dosyć spoko. Postaram się moim telefonem nagrać kilka jakichś takich ujęć w ciągu tych 3 dni, z każdego dnia po trochu. To nie będą jakieś długie filmy, to będą filmy max 3-4 minutowe, jeżeli to będzie super w ogóle, ale podejrzewam, że teraz będzie 1 minuta film, w którym po prostu wypowiem się na temat tego, jakie są moje odczucia po maturze, no bo myślę, że to też będzie takie fajne, jakby to powiedzieć, opisanie tego, co czułem podczas, znaczy może nie podczas pisania, ale po pisaniu, jakie są moje pierwsze wrażenia i tak dalej, w formie takiej pamiątki. Chociaż matura nie jest dla mnie niczym jakimś takim mega wybitnym i tak dalej, to jednak chciałbym już to zdać, mieć to z głowy i przez te 3 dni mieć taką, wiecie, czystą głowę, żebym nie musiał się przejmować YouTube'em. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. To są tylko 3 dni, wtorek, czwartek, sobota, w piątek normalnie wylatuje już film. Tylko przez te 3 dni wrzucę takie filmy nagrane z telefonu. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Przygotowania do matury idą pełną parą, ale to nie w dzisiejszym odcinku, ponieważ dzisiaj zagramy sobie w Minecraft. I jest to ostatni odcinek z Minecrafta tak naprawdę przed maturą, no bo to już jutro. Ale w dzisiejszym odcinku mamy dosyć fajnego datapaka, ponieważ będzie nam wypadać OP loot, czyli po prostu będzie nam wypadać najlepszy loot, tylko ja nie wiem z czego. Ponieważ dostałem tego datapaka od znajomego, powiedział, nagraj o tym odcinek, ale nie powiem ci, z czego wypada ten OP loot. Więc ja muszę to zlokalizować w dzisiejszym odcinku, zobaczyć, z czego może wypadać taki OP loot. No i mam nadzieję, że uda nam się na to trafić. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ja nie przedłużam, bo już zrobiłem wstęp bardzo długi, prawie 3 minuty mam nagrania, więc pozdrawiam, miłego oglądania. Tradycyjnie, widzowie, kawusia musi być na wstęp. Taka ciekawostka, na tym kubku kiedyś było napisane Szczypson, ale się zmył napis, więc już nie jest tak napisane. W każdym razie witam was wszystkich oczywiście już tutaj w Minecrafcie. Jak widzicie, jestem i chilluję bombę. Tam, jak widzicie, jest wioska. Już na wstępie, teraz mi się pokazała w ogóle. Ja wcześniej nie zauważyłem, jak tutaj wszedłem na ten świat. Ale teraz już widzę, że jest tam wioska. W dzisiejszym odcinku wypada OP loot z jakiegoś bloku. Nie mam pojęcia z jakiego. Może to być trawa, więc ja już to zacznę od razu od sprawdzenia, bo musimy zlokalizować to. Nie, ja nie chcę też jakiegoś mega długiego filmu robić, ale dobra. Dobra, z trawy to nie wypada, z dirtu to też raczej nie. Nie, normalny ten, dobra, czy z drewna wypada OP loot, to będzie ciekawe. Jak już ogarniemy, z czego wypada ten OP loot, to już będzie spoko. Czy to wypada z drewna? A nie, są dwa, czyli coś mi się zbugowało, po prostu nie widziałem bloku. Ale jeżeli już zlokalizujemy, z czego wypada ten OP loot, to już będzie luźno, ponieważ będziemy mogli w bardzo prosty sposób to wszystko wydobywać i po prostu będziemy już tylko robić ten produkt, czy wykopywać ten produkt, zależy co to będzie, bo jeszcze nie wiem jakby z czego to, z jakiego to bloku będzie wypadać. Nie jest to dirt, nie jest to drewno, czy jest to piasek, zaraz sprawdzimy, jeżeli to nie będzie to... pytanie, czy może wypadać też ze zwierząt, jestem ciekaw, czy może, nie, z piasku też nie. Jestem ciekaw, czy ze zwierząt może wypadać, o, tu mamy żwir, to już przy okazji bym żwir sprawdził, czy może ze żwiru to wypada. Nie mam pojęcia, dostałem datapaka, powiedziano mi, że działa i słuchaj, znajdź, nie mówimy ci co, to jest content na odcinek, musisz znaleźć, z czego wypada OP loot. No więc ja szukam, ale nie mam pojęcia z czego, może to trochę potrwać, jeżeli ja nie znajdę w tym odcinku tego... Jeżeli to widzicie, to znaczy, że to znalazłem, a może tak, bo ja nie wrzucę odcinka, w którym nie znalazłem tego, no bez przesady. Nie nazwę odcinka, że... O, a może z tego? Nie, z tego też nie. No ale wezmę to, bo zawsze jakieś żarcie będzie, nie? Więc o kurde, jak się wystraszyłem. Dobra, czy to jest kowal? Czy to nie jest kowal? Czekajcie. To chyba nie jest kowal. Nie, oczywiście, że nie jest. Czy z łóżek? Nie, z łóżek nie wypada. Dobra, z kaktusów? Z kaktusów też nie. Kurczę, jest... Dobra, jest crafting jakiś. Zróbmy sobie... Czy my potrzebujemy jakieś narzędzia? Czekajcie, ja na razie... O, wezmę sobie, zrobię sobie kill, żebym mógł sprawdzić, czy z kamienia wypada. Ten właśnie... jak to się nazywa? Ten OP loot. Na pewno nie z kaktusów. O, czy wypada z tego? Sprawdźmy. Też nie. Dobra, dobra. Czy... O, może ze zwierząt jakiś wypada. Dobra, sprawdźmy, czy ze zwierząt. No... Powiedz mi, świnko, że z ciebie wypadnie taki loot. Proszę. Proszę. No co jest? Nie, no z niej też nie, żarcie normalne. Ej, z czego to może wypadać jeszcze? No ze stona, dobra, to musi być ze stona już w takim razie, skoro już tyle rzeczy sprawdziłem i to nic nie było, to stone? No nie, naprawdę?
No dobra, to przynajmniej sobie zbiorę kamień i zrobię sobie jakieś narzędzia już od razu, te kamienne. Tam był crafting, więc nie będę marnował drewna, żeby mieć na przyszłość, ale... Kurczę, nie mam pojęcia, z czego może wypadać ten opelut. Ej, widzowie, to jest najgorsze. Ja nie wiem, jeżeli wy już wiecie, z czego, to... Znaczy, pewnie w tytule jest, więc pewnie już wiecie. Ale dobra, no to sprawdźmy może... Znaczy, zróbmy sobie najpierw narzędzia może... O kurczę, co ja... O Jezu, co ja robię? Dobra, zróbmy sobie patyków trochę. No co jest? Nie mogłem rozdzielić ich. Dobra, mamy tak, siekierę, mamy kilof i łopatę zróbmy. Dobra, to nam powinno wystarczyć na razie. Czekajcie, jeszcze sprawdźmy półpłytki. Czy z półpłytek wypada? Jak gdzieś widziałem na necie, że z półpłytek może wypadać opelut, w sensie, że jest coś takiego. O kurde, mamy to! Mamy to! Jest, dobra, znaleźliśmy. Dobra, czyli z półpłytek wypada opelut. Jak dobrze, dobra, znaleźliśmy to. Mamy 5 półpłytek, czyli już z tego możemy naprawdę niezły lód mieć. Dobra, uwaga, wielkie otwarcie magazynów. Uwaga, pum. Dobra, emeraldy, fajnie, będziemy mogli się wymieniać z tymi wieśniakami. Okej, mamy łopatę i fajerwerki. Jaka to jest łopata? Dobra, ale z łopatą i tak nam to nic nie da. Najlepiej byłoby siekierę dostać. Mamy diaksy od razu tak szybko na początku. O, ale mamy siekierę. O kurde, wydajność 5. Ja cię sunę, dobra. Lecimy zbierać drewno w takim razie, tylko ja mam 4 emeraldy. Chodź, chodź tu. Chodź tu, chcę się z tobą wymienić. Chodź tu, chodź tu. No nie no, co to jest za skam? Przepraszam bardzo. Co to jest za skam? Czy jest tutaj ktoś, kto może mi dać jakiś... Dobra, nic tu mi nie da to niestety. Dobra, zbierzmy w takim razie drewno i zróbmy jak najwięcej tych półpłytek, żeby zrobić jakby opening tego opelutu. Dobra, weźmy sobie, zróbmy porządek w ekwipunku. Jest tak, crafting, o kurde, jeszcze mogę zrobić sporo tych półpłytek. Dobra, robimy tak i teraz na maksa, wszystko ładujemy w to. Tu też mogę w sumie załadować, tak? Czy tak się mi połączy to? Czy tak się da zrobić? Kiedyś się tak dało, teraz się nie da, no dobra. Ale mamy mnóstwo tego, przecież my z tego będziemy mieli już taki opelut, że to jest szok. Dobra, mamy coś, mamy siodło i złoto, to jest spoko. O kurde, mamy ten, jak to się nazywa, trójząb. Dobra, stawiamy i kopiemy. Mamy miecz. Ile? Lutik 3, sharpness 4, fire aspect i unbreaking. To jest przecież najpotężniejszy miecz w Minecraft, jaki można mieć. Chyba nie można mieć na przykład tu, co jest. Loyalty, dobra, że jest lojalne, dobra, super, fajnie, dobra, bądźmy tu, żeby tutaj... Dobra, mamy spodnie, mamy gacie. Ej, dobra, przecież tutaj leci taki loot, przecież ja będę miał z tego takie rzeczy. Dobra, załóżmy to też. Wymieńmy łopatę sobie, chociaż to była chyba lepsza. Czy ta jest lepsza? Dobra, kolekcjonujemy najlepszy loot w Minecraft, jaki da się wykolekcjonować. Dobra, uwaga, stawiamy tu. I teraz tak, ja bym tutaj zrobił jeszcze... Dobra, daj mi kill off. Startowałem, to też jest super. Dobra, ale kill off też by się... O kurde, dobra, teraz to jest lepsze. Naprawa i unbreaking 3. Dobra, no niestety, ale naprawa jest gorsza. Dobra, wyrzućmy takie rzeczy niepotrzebne. Musimy zrobić totalnie opelut. Opelut totalnie, więc tu wyrzućmy takie rzeczy. To o kurde, no mogę wziąć te... No, dobra, to wyrzućmy na razie. Dobra, zostawmy sobie takie rzeczy. Zróbmy tak i okej, stawiamy dalej. Okej, mamy łopatę jakąś. Efficiency 4 to jest... To będzie lepsze niż żelazna. Okej, dobra, to weźmy, wywalmy to w takim razie. To też... O nie, bo... A dobra, i tak mamy tam, ta jest lepsza. Dobra, robimy siodło. Dobra, zostawię siodło. Może zrobimy też konia jakiegoś, żeby był. Dobra, i teraz... O, mamy jabłko, jak dobrze. Jak dobrze, że mamy jałuszka. Dobra, zróbmy tak. I teraz zdajmy łopaty tutaj, żebyśmy mogli porwać mendik. O kurde! No, ty wariacie. O, znikły itemy, fajnie. Fajnie, dobra. I teraz tak, mamy mending, dobra, to jest naprawa, wydajność i niezniszczalność. Czyli jest lepsze od tego, dobra. Dobra, czyli to jest najlepsza łopata, jaką mamy na dany moment. Czyli te możemy tutaj zrobić taką dziurę i tutaj wyrzucać wszystko, co jest mocno średnie, dobra. Kill off, potrzebuję kill off. Blast protection, co to jest? To jest przed wybuchami chyba? Dobra, to będzie chyba lepsze. Albo nie? Nie, chyba nie będzie lepsze. Dobra, wyrzucamy to jednak. Ja się za bardzo nie znam na enchant, tak szczerze mówiąc. Ale tak na moje oko to wygląda to mi na lepsze. Ale dobra, tu... O nie, to wyrzucamy, bo jest jakiś czerwony tutaj, że klątwa znikania. To nie chcemy czegoś takiego, bo jak mi zniknie, to będzie mi smutno. Dobra. O kurde, mamy siekierę konkurencyjną. I teraz tak. Silk Touch Unbreaking 3... Okej, czyli po prostu możemy wyrzucić ją, bo jest Silk Touch, więc byśmy nie mogli wykopać nic. Znaczy nie, czyli moglibyśmy w sumie... Na co Silk Touch na siekierce? Bez sensu to jest totalnie. Okej, mamy znowu konkurencyjną siekierę.
Efficiency 4, dobra, czyli jest lepsza, dobra, czyli możemy tą wyrzucić. Wyrzućmy, no i tyle w sumie, nic więcej nie wyrzucimy. Wykorzystajmy to, musimy być totalnie OP, OP postać w Minecraft, to jest to, co musimy zrobić. Okej, mamy znowu jabłuszka i wypadła nam fajniejszy kilo, więc fajnie, dobra. Znajdźmy jakiś kolej, dobra, to jest łopata, już widzę, że jest gorsza. Skończyły mi się te, dobra. Dobra, teraz trzeba... Wiecie co, mam pomysł. Ej, robimy coś takiego, patrzcie to. Uwaga, będziemy totalnie potężni. I teraz dajmy to do samej góry i schodzimy ciągle na dół i będziemy mieli tyle lutu, że to się w głowie nie mieści. Tam jakieś zombiaki w ogóle na dole już latają. Ja cię sunę, dobra. Dobra, uwaga, ile? Jeszcze 3, okej. I teraz tak, weźmy sobie w tą rękę złote jabłko. Bo nie wiem, jak bardzo to będzie potężne. I teraz lecimy w dół, jeden po drugim. Wypada nam taki OP loot. Dobra, i teraz musimy z tego... To jest wszystko, już więcej nie będziemy mieli. Z tego musimy zrobić najbardziej OP loot, jaki jest możliwy. I uwaga, teraz pytanie, czy... Oczywiście, że nie będą tutaj bić. O kurde, ja mam jakiegoś heala mam, dobra. Czekaj, kurde, bo mnie denerwuje ten mały najbardziej. No, dajcie mi spokój, dlaczego nie mogę was bić? Dobra, zginęli, tamci się biją. Ten jeszcze tutaj jest do... na strzała, na dwa. Okej, musimy z tego zrobić totalnie OP loot, więc tak, protection 4... kurde, no zostaw mnie. To jest gorsze. O kurde, mamy jeszcze lepszy kill-off, dobra. O, ale tu jest kolejny konkurencyjny kill-off. Tą łopatę wyrzućmy. Protection 4, dobra, to wyrzućmy. Fire protection, unbreaking 3. Dobra, wyrzućmy to. To wyrzućmy. To też. O kurde, tu jest konkurencyjny. Nie, ten miecz jest nie do podbicia, dobra. Tu mamy kolejny ten. Fortuna 3, to nie. O, tu jest do konkurencyjne. Dobra, ten jest gorszy, ten też jest gorszy. Dobra, jedno siodło nam wystarczy. Wyrzućmy to złoto, złoto nam jest niepotrzebne. To od razu wyrzucamy, to jest totalnie niepotrzebne. Siodło mamy, o kurde, mamy koksa. Dobra, netherite ingot wyrzućmy. Nie trafiła nam się w ogóle elytra, ej, ale smutno trochę, że nam się nie trafiła. I w ogóle nie trafił nam się żaden hełm. Ej, co jest grane? Żaden hełm mi się nie trafił, mam jakiś, kurczę, ten... Ironowy, no bez sensu. Ej, totalnie, a jeszcze kill-offy tutaj są do ogarnięcia. Ten jest lepszy od tego na pewno. Tu jest efficiency 5, a tu jest 4. A tu jest 5 i mending. Dobra, widzowie, zmieniam zdanie, czekajcie, robimy tutaj taką akcję. Czekajcie, tu gdzieś było żelazo. O nie! Najgorzej, dobra, wyrzućmy tak. Nie wiem, czy ja już nie wyrzucam jakichś rzeczy, które były fajne. Ale dobra, trudno, mówi się trudno i żyje się dalej. Wyrzućmy to siodło, to. I teraz tak, robimy taką akcję, że musimy zebrać jeszcze... Muszę połączyć te kill-offy, więc ja muszę zrobić sobie crafting. Zostaw mnie, wariacie. Dobra, spoko. Okej, i teraz zróbmy sobie crafting. I w tym craftingu robimy... Ile będziemy potrzebować? Kurczę, jeszcze trzeba trochę do tego żelaza. Ale ja tam wyrzucałem też żelazo wcześniej chyba. Czy nie? Tu wyrzuciłem i mi creeper je wysadził najgorzej. Abyśmy mieli tak, kozak. No nie, zostaw mnie. Jaki on był silny strasznie. Dobra, zróbmy sobie tutaj slabę i teraz proszę, niech wypadnie z tego żelazo, błagam. Niech wypadnie z tego żelazo, błagam. Okej, mamy żelazo. Czy więcej wypadnie go? Okej, niestety nie wypadło więcej. Ile mamy? 8. To jest za mało. To jest za mało, zdecydowanie. Ale mamy... O nie, Curse of Binding? To nie wiem, co to jest akurat. Nie pamiętam tego enchantu, nie wiem, co to znaczy. To możemy wyrzucić. To też. Tu zostawmy sobie takie rzeczy, to wyrzućmy. I dobra, ja potrzebuję więcej. Przecież ja muszę zrobić, ja chcę połączyć te kill-offy. Chcę je połączyć po prostu. Muszę po prostu, bo to będzie wtedy już totalnie potężne. Dobra, zróbmy tak. Nie, znowu mnie goni jakiś tam pajączek. Goni mnie? Nie, nie goni mnie, dobra. Zróbmy jeszcze pół płytki z tego. I to jest ostatnie, jak z tego nie wypadnie, to nam się nie udało. Po prostu, tak on sobie daje cel. Ale tu powinno już wypaść nam coś. Dobra, no tu już widzę, że takie rzeczy lecą. No zostaw mnie, proszę. Dobra, masz. Wow, jakieś osiągnięcie zrobiłem. Ej, czy elytra mi się pokazała? Ej, mam elytrę!
O kurde. Dobra, ale super. Dobra, ale zróbmy w takim razie sobie jeszcze tak. I teraz możemy zrobić ten, jak to się nazywało. Kowadło. Gdzie jest kowadło? Ej, nie mogę? A nie mogę, dobra, jest. Robimy kowadło. Wyrzucamy tak. I uwaga, łączymy najlepsze kilofy robimy. I to jest tak. Fortunka musi być. No i naprawa musi być. Jaki kilof. Jaki kilof, widzowie. To jest przecież totalnie potężny kilof. Nie kopię jakoś mega szybko, ale on ma za to ten. No dobra, nie wiem. Wykokrzeni jesteśmy totalnie, więc mi się wydaje, że odcinek jak najbardziej udany. Ja tutaj w tym momencie wyrzucam do góry i mam czas, żeby się z wami pożegnać, póki to nie spadnie i mnie nie zabije, więc trzymajcie się na razie. Pozdro. A, to nie zabiło mnie w ogóle. Ej, co jest grane? Czy naprawdę jestem tak potężny? Dobra, nieważne, trzymajcie się, widzimy się jutro, na razie, znaczy jutro się widzimy na odcinku takim, wiecie, vlogowym, jak powiedziałem, ale widzimy się, więc trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, pozdro!